Siemanko, właśnie w tym odcinku pozwolę mi jak odebrać sobie pakiet wulkaniczny skrytobójca, który jest darmowy dla graczy na komputer. Również w tym odcinku pozwolę mi jak zrobić go, kiedy gracie, czy to na PlayStation, czy to na Xboxie. Jak widzicie, gdy wejdziemy do gry, witam z taki ekran, pakiet wulkaniczny skrytobójca, zgarnij darmowy pakiet wulkaniczny skrytobójca w sklepie, wykonuj zadania, by odblokować swój kompleks tektoniczny i inne elementy. Wystarczy, że tutaj klikniemy sobie odbierz, bądź jeżeli nie chcemy tego robić, to wchodzimy w sklep z przedmiotami, a następnie jak widzicie na samym dole tutaj w ofertach i zestawach specjalnych mamy pakiet danych wulkanicznego skrytobójcy. Tutaj możemy sobie sprawdzić przedmioty, oczywiście coś nie działa, standardowo jak to bywa w Fortnite. Klikamy kup, no i w taki oto sposób odblokowaliśmy pakiet wulkanicznego skrytobójcy, czyli zadania. Niestety tutaj, że tak powiem, grafika mi się nie wyświetla, ale odbieram oczywiście te zadania. W tym momencie, gdy wejdziemy sobie tutaj w nowe zadania, to wyskoczy nam wulkaniczna skrytobójczyni. No i teraz będziemy musieli ukończyć te wszystkie wyzwania, żeby odblokować skina. Także, żeby odebrać ten zestaw, czy tam pakiet na konsoli, to nic bardziej prostszego. Wystarczy, że wejdziecie sobie na stronę Epic Games. No i w tym momencie wystarczy, że wejdziecie sobie na Epic Games, jak wam mówiłem, tutaj w połączenia, następnie w konta. I tutaj połączymy, że tak powiem, nasze konto PlayStation bądź Xbox właśnie z Epic Games, z naszym kontem na Epic Games. Następnie, jeżeli sami nie macie komputera bądź laptopa, na którym wam Fortnite nie pójdzie, to możecie poprosić znajomego, czy tam kolegę, czy przyjaciela, to jest nieistotne, żeby zalogował się na wasze konto, następnie przed właśnie w sklep z przedmiotami i odebrał wam ten pakiet, a te zadania trafią na wasze konto i siłą rzeczy będziecie mogli zrobić to na konsoli i odblokować tego skina. Także to już by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że on wam się spodobał, trzymajcie się i cześć. A i zostawcie suba, jeżeli nie subskrybujecie.